Według miasta zadaszone trybuny są budowlą, od której należy się 2% podatku od wartości. Klub sportowy z kolei trybuny uważa za budynek, za który należy się podatek od powierzchni użytkowej, który jest mniejszy. Klub płacił właśnie według tej swojej interpretacji. My natomiast staliśmy na stanowisku, że nasza interpretacja tych przepisów podatkowych jest właściwa. Strony nie mogły dojść do porozumienia. Klub piłkarski zwrócił się więc do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prawomocnym wyrokiem sąd przyznał rację miastu. I z tego wyroku, który jest już prawomocny, wynika, że klub musi tą różnicę oddać nam do kasy miasta. Łącznie z odsetkami od 2013 roku jest to 3,5 miliona złotych. W odpowiedzi klubu czytamy: wbrew twierdzeniom rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Lubinie, cytuję, klub piłkarski ma zapłacić miastu oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego przyznaje większe pieniądze Lubinowi, nie można na obecnym etapie stawiać takich nieuprawnionych tez. Poza tym klub twierdzi, że zgodnie z polskim prawem podatkowym interpretacja podatkowa prezydenta miasta Lubina nie ma mocy wiążącej klubu jako podatnika. Nie można zatem mówić o nałożeniu na klub jakichkolwiek obowiązków. Do tej pory Zagłębie Lubin z tytułu podatku od powierzchni użytkowej do kasy magistratu płaciło około 1 miliona 800 tysięcy złotych. Jak informuje rzecznik prasowy prezydenta Lubina, ta sama sytuacja dotyczy wielu miast w Polsce.